Druga forma tego zestawu prezentuje się w ten sposób. Zostały nam takie elementy, to, ta armata i oś. Nie było go łatwo zrobić, trzeba było pomyśleć. Koła są umocowane tutaj, w tym miejscu. Albo tu, albo tu. Tego nie odkryłem. Tutaj, jak widać, są dwa długie klocki. Tu jest ten zawias, długi klocek. Biały i dwa białe. Trzecia forma tego zestawu nie wygląda tak jak tutaj, ale nie lubię, jak elementy zostają. W tym razie pokażę wam alternatywę. Tak wygląda. Tutaj ma silnik i obrotową lufę w takim zakresie. Teraz przywróćmy do trzeciej formy. Trzecia forma prezentuje się w ten sposób. A nie, jeszcze koło. Zostaje nam oś. To, to i to. Tak się prezentuje. Trochę ubogo. Lufa mu się obraca w większym zakresie. Tutaj ten element prawdopodobnie jest, ale nie jestem pewien, bo go nie widać. Trochę trzeba było też pogłówkować, żeby to zrobić tak, jak ma być. Ewentualnie może być jeszcze coś takiego. Lufa wtedy się obraca tak. W tych zakresach. I tu mamy zderzak. Powiedzmy, że tu jest rura wydechowa. Tam się pomyliłem i nie dałem jednej antenki. Teraz jest zrobione ze wszystkich klocków. Alternatywa. Tak się prezentuje. Może 360 lufę obrócić, nie lupę. Tu jest coś takiego. Tu jest taki zderzak. Czasami bez tego by wyglądał lepiej. Tu są światła z tyłu. Ewentualnie można nordetkę też dać tutaj. Też się spowodnie wtedy obraca. Tylko po prostu ona jest tam, żeby mi nie wypadła. Bo nordetki lubią się gubić i wypadać.